Ja opowiem wam tę dygresję historyczną. Poważnie. Proszę was, weźmy najprostszy system złożony z dwóch elementów. Mamy element. Który oznaczymy sobie x1 to jest taki stan wyjściowy. Stan 1 i element x2. Ale teraz może ten wentylator trochę ściszyć. I to jest pierwszy stan. Stan pierwszy tego systemu. Więc mamy ich jeden i dwa. I oczywiście mamy entropię odpowiadające tym elementom. To jest entropia H od X1 i to jest entropia H od X2. O, duże X. Będzie tutaj końcówki. To jest pierwszy stan. Wyjściowy i w tym stanie proszę zanotować, gdy między tymi elementami nie ma sprzężenia, a to już wiemy, co to są sprzężenia z zajęć wewnętrzki, gdy między tymi elementami nie ma sprzężenia, wówczas system z nich złożony jest całkowicie niezorganizowany. Jego entropia jest maksymalna. Czyli można powiedzieć, każdy element działa po swojemu. I ponieważ ten stan oznaczyli, mieliśmy jeden, no to mamy tak. To oznaczyć H całego systemu. Stanie 1, no to jest stan 1. To jest, to będzie H z indeksem 1. Ale nie mylić z H od X1 oczywiście. No to będzie nic innego jak H w stanie 1 tego systemu X duże 1 i X duże. No i oczywiście będzie to suma entropii obu elementów, czyli to będzie to H od X1 plus H od X2. Inaczej. Ta entropia całego tego systemu w stanie 1, oznaczamy ją H1, to jest nic innego jak H1 od X1 i X2 i to jest suma entropii tych elementów. I teraz będziemy mieli przejście do stanu
2. Czyli stan 2. Przechodzimy do stanu 2. Ja tutaj odgrodzę czerwonym jeden stan od drugiego, żeby one się na mnie nakładały. I proszę sobie zanotować przejście do stanu 2 polega na tym, że do systemu wprowadzamy sprzężenia. Do systemu wprowadzamy sprzężenia. Dzięki którym stany jednego elementu będą uzależnione od stanu drugiego. Kropka. Zwiększy się więc jego stopień organizacji, a entropia zmaleje. Czyli mamy tutaj drugą sytuację. Mamy x2, ale tu wprowadzamy sprzężenie między nimi, czyli uzależniamy od siebie ich stan. W związku z czym już tutaj będzie h H2 od x1 entropia inna, a tu będzie H2 od x2. No i w związku z tym, to H2, proszę sobie zanotować, entropia całego systemu w stanie 2, którą oznaczymy H2, tak jak tam było H1, H2 będzie równa, no analogicznie się równa H2 od x1 przecinek x2. I ona będzie, tak jak żeśmy tam już napisali, będzie mniejsza niż entropia w stanie 1. Czyli ona będzie mniejsza od H od X.
1 plus k od x 2. I wpisuję w tej notacji, co tam była. Czyli no, to było trochę 1, jak pan zauważył. Równe k 1. I teraz proszę zanotować pod spodem. Ilościowa miara. Ilościowa miara wzrostu stopnia organizacji systemu w nawiasie negentropia, taki jest też termin używany, antyentropia, negentropia uzyskana dzięki sprzężeniu wyniesie. Oznaczamy ją delta 1, 2. No, przy przejściu ze stanu 1, 2. Będzie równa po prostu h 1 minus h 2. No a dalej podstawiając to, możemy napisać, że będzie to h od x1 plus h od x2 minus dwa od x jeden przecinek x dwa i to oznaczamy i duże jeden dwa. I duże 1, 2. I duże 1, 2. Czyli ten wzrost stopnia organizacji, jak się już domyślamy, będzie równoznaczny z wprowadzaniem informacji do systemu. A więc napiszmy. Jeżeli x1 i x2 potraktujemy jako zbiór komunikatów, przechodzimy do jakościowej teorii informacji oczywiście, jako zbiór komunikatów. Przy czym dzięki komunikatowi X2 uzyskujemy informacje i duże 1, 2, to co tu napisałem. Tutaj. Nie.
I mamy taką sytuację. Jest komunikat X1. Zaraz będę dawał konkretne przykłady. Komunikat X1. I uzyskujemy, dochodzi nam komunikat X2. To teraz, dzięki komunikatowi X2, uzyskujemy po prostu informację I1, 2. A jak wiemy z definicji z jakościowej teorii informacji, informacja jest to relacja między elementami tego samego zbioru. I teraz, jeżeli przed uzyskaniem komunikatu X2, jeżeli przed uzyskaniem komunikatu X2 entropia wynosiła H1, H1, a dzięki uzyskaniu komunikatu X2 entropia zmalała nam do wielkości H2. Zmalała nam do wielkości H2. Przy czym H2 mniejsze. H2. H2 jest mniejsze od H1. H2 jest mniejsze od H1. Wówczas ilość informacji uzyskana dzięki komunikatowi X2 wynosi I1, 2 równe H1 minus H2. No i oczywiście to jest większe od zera. Zaraz do tego przejdziemy. I napiszmy, jest to zgodne z definicją informacji, z mazurowską definicją informacji. Z mazurowską definicją informacji, to dopiero Mazur prowadził. Z mazurowską definicją informacji, jako relacji między elementami tego samego zbioru.
I teraz weźmy najprostszą dalej tą sytuację, w której mamy dwa elementy, jeden i dwa. I no załóżmy, że prawdopodobieństwa tych zdarzeń są równe. Weźmy system złożony z E1, E2. No zamiast X mamy to E1, E2, które było tam wcześniej używane w tych wyjściowych tekstach. Wracamy do tych wyjściowych. O, tutaj żeśmy entropię określali, no to były dowolne elementy, to mogły być zdarzenia elementarne jakiekolwiek. O. Wracamy znowu do tego. Tu mamy C. Trzyma się. Więc mamy dwa. Znowu zdarzenia o równym prawdopodobieństwie. Załóżmy, że P od E1 jest równe P od E2. Rzut monetą, może ci reszta, symetryczną monetą. Raz oczywiście entropia tego systemu wynosi, no możemy to wyliczyć, H od E1 będzie równe H od E2, H od E1 będzie równe H od E2, no i wyniesie. Państwo tam mają, już nie będziemy tego odlepiać, ale Państwo tam mają ten wzór na entropię, to już zadania robimy. I to będzie minus 1/2, bo te prawdopodobieństwa oczywiście wynoszą 0,5. A można to wyliczyć stosując aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa, ale chyba to jest to, tak proste, że nie muszę tu już tego rozpisywać, że jak są równe, ich suma musi wynosić 1, no to wobec tego po 0,5. I to jest tak. 1/2 logarytm przy zasadzie 2 z 1/2 i no wynosi już właśnie 1/2. Słucham? No. To będzie tutaj ujemna wartość minus minus daje plus. To będzie 1/2. No i proszę Państwa, teraz mamy taką sytuację, że uzyskujemy informację, no nasza entropia systemu a w tym stanie tego naszego systemu oczywiście to będzie bez nawiasu. H1 będzie równe H od E1 plus H od E2 i to będzie równe 1 po prostu. Entropia wynosi 1. I teraz dostajemy informację.
To był pierwszy stan, pierwszy komunikat. O, to jest stan X1. I teraz dostajemy informacje i 1, 2. No, taki, że H2 jest równe 0, to znaczy wiemy, że wypatorzył, bo tu prawdopodobieństwo reszty jest równe 0. I tutaj będziemy mieli taką sytuację, że H1 wynosi 1, bo to już jest pewne, a H2 wynosi 0. Czyli już entropia zmalała do zera. Ilość, proszę zanotować, ilość informacji, to jest ilościowa ta informacja, ilość informacji likwidująca nieokreśloność. Ilość informacji likwidująca nieokreśloność. Związaną z wyborem jednej z dwóch równie prawdopodobnych możliwości. Wyborem jednej z dwóch równie prawdopodobnych możliwości uznana została za jednostkę ilości informacji. Została za jednostkę ilości informacji i nazywa się bit. Po prostu. Bit. To jest bit. Bit. Nie wiemy, jaki będzie wynik egzaminu. Różnie dobrze możemy zdać lub nie zdać, bo to jest losowo. No przy testach. Przypadkowo zakreślamy odpowiedzi. Jedną z dwóch. Sprawa losowa. A już dowiadujemy się, że ktoś zdał egzamin. No to uzyskujemy jeden bit informacji identyfikujących. Bo to wszystko, co było przed Mazurem, to była ilościowa teoria informacji identyfikujących. Teraz ogólnie, proszę zanotować, ogólnie dla dowolnego numeru K, ogólnie dla dowolnego numeru K, K mało oczywiście, możemy zapisać, że informacja K przecinek K plus 1 równa się H entropia w stanie K, małe oczywiście, minus H w stanie K plus 1 i to możemy oznaczać delta K K plus 1. Tak jak żeśmy to tam poprzednio oznaczali. O, tu. Tutaj mamy. To jest to. Tylko nie dla numerów 1, no, tylko dla dowolnych numerów K, K plus 1. 3, 5, tyle są kto chce. I proszę sobie teraz zanotować. Wynika z tego,
wynika z tego, że przyrost ilości informacji wynika z tego, że przyrost ilości informacji w systemie jest miarą wzrostu stopnia organizacji tego systemu. Albo krótko. Informacja jest miarą organizacji. To jest takie najbardziej popularne, syntetyczne ujęcie. No i dalej z tego wnioski będziemy wyciągać. Mazur zresztą w cybernetycznej teorii planów samodzielnych użył tego sformułowania ostatniego, że informacja jest miarą stopnia organizacji. I dalej, w związku z tym zmiany stopnia organizacji systemu, będą równoznaczne, ze zmianami ilości informacji. Przecinek, albo inaczej. Przetwarzaniem informacji. To są abstrakcyjne wnioski, ale one mają niesłychanie istotne znaczenie praktyczne, do którego zaraz przejdę, ale już się Państwo domyślają, co one oznaczają. To na przykład przy interpretacji choćby katastrofy smoleńskiej i innych takich pomniejszych katastrof, jak choćby likwidacja stoczni gdańskiej. Albo inaczej z przetwarzaniem informacji, kropka. Nowe linijki. Organizacja systemu przecinek, a ściśle stopień organizacji systemu przecinek wzrasta lub maleje w takim stopniu, w jakim wzrasta lub maleje informacja w tym systemie. No to jest to. Proszę Państwa, to ten wzór na przykład, ten. W ogólnej formie to jest ten, a w konkretnym przykładzie to jest ten. Delta jest równe i. I to taka sama treść jest tego wzoru. I tak samo się to liczy. Stopień organizacji maleje o tyle, o ile wzrasta ilość informacji nagromadzona w tym systemie. Dezinformacja czy pseudoinformacja musi prowadzić do dezorganizacji systemu. Rozumiemy, że system oparty na dezinformacji musi podlegać dezorganizacji. Tak się działo na przykład z PRL-em, który był oparty na szeregu dezinformacji, ale taka najbardziej podstawowa
grzech pierworodny, to było tak zwane kłamstwo katyńskie. Ale zauważcie, że na razie ciągle mamy problem kłamstwa białoruskiego. Przecież do dziś nie wiemy, gdzie są pochowani i gdzie zostali zamordowani ludzie z listy białoruskiej. A jakoś nasze władze się o to skutecznie nie upominają. One się ograniczają tylko do tego, co im Jaruzelski przywiózł z Moskwy jeszcze. Tylko te listy funkcjonują. Proszę to sprawdzić. One były opublikowane wtedy. To później jeszcze przywiózł Jelcyn tę decyzję o tak zwanych mordach katyńskich. Ale i to jest bardzo ciekawa sprawa. Jesteśmy przy dezinformacji. To, proszę was, w sierpniu roku pańskiego 10, więc już po Smoleńsku, materiał, ale go pamiętam dobrze, więc streszczę. Proszę was, Siemaszko, znana postać, mieszkający w Wielkiej Brytanii, to człowiek, który przeszedł ruskie łagry, później z Andersem wyszedł stamtąd. Nie wracał tutaj, bo to trzecie RP się pojawił. No i jego ojciec jest z listy tej białoruskiej. Zamordowany na Białorusi. To zresztą tak mówię, ojciec. I proszę was, Siemaszko zwrócił się do IPN-u. No prezesa IPN-u jeszcze nie w sprawie listy białoruskiej. Ja Siemaszko podaję w tym artykule w swoim sierpniu roku 10. Dostał odpowiedź taką, że my jesteśmy instytucją naukową i pracujemy tylko na dokumentach, nie mamy dokumentów, to nie możemy tu nic robić. I Siemaszko mówi, pożałowania godne. W czasie wojny wynędzniali więźniowie łagru, którzy wyszli, nie wiedzieli, co się stało z dużą częścią kolegów, to już wtedy, nie mając żadnych środków materialnych, ustalali listy brakujących kolegów i zwracali się do władz, żeby się upominały. A tutaj mamy do czynienia z państwem, które ma olbrzymie środki, choćby taki IPN, i odpowiada na to, że jakie ma dokumenty. To jest uznał się ważko to zażyć, pożałowania godno. A ja mam hipotezę, którą zresztą wypowiedziałem, bo byłem w takiej sytuacji, w 10 roku, w kwietniu, było, jak się okazało, zarządzona akcja sadzenia dębów katyńskich ku uczczeniu tych pomordowanych. Ponieważ do Zambrowa od lat byłem zapraszany na uroczystości, no tam w 1939 roku mój ojciec zrobił 18 dywizją i zdobył Zambrów, tylko na rozkaz naczelnego wodza musiał opuścić i później wznosić robotę Andrzejewa. Więc proszę was, zaproszono mnie na sadzenie tych dębów do Zambrowa. Zresztą Zambrów bardzo uczcił, pamięć mojego ojca, pan jest ulica, generała Stefana Koseckiego. I proszę was, udzielono mi tam głosu, nawet miałem takie krótkie przemówienie na ten temat. A potem przystępują do sadzenia tych dębów katyńskich. I nagle okazuje się, że ja sadzę dąb katyński ku uczeniu kogoś, o kim nie wiem. Pojęcie nie miałem, bo został tam zamordowany. Ale dębów uczciwego ojca nie ma. No więc można powiedzieć, że mnie trochę zmanipulowali, wystrychnęli na Dudka, bardzo się głupio poczułem na później spotkaniu, takim już nieoficjalnym.
dygnitarzą, senatorem z PiS-u na czele, bo przecież prezydent jeszcze Kaczyński tą akcję zainicjował, to ja mówię tak, to jest pożałowania godne, że tutaj nie ma dębów, jak się okazało, z listy białoruskiej żadnej. To nie tylko mojego ojca dotyczyło. I mówię, panie senatorze, ja wam powiem, dlaczego wy o to nie zabiegacie. Bo ci ludzie na Białorusi nie byli mordowani w jednym miejscu, tylko w różnych miejscach. I dlatego to się nie nadaje do urządzania waszych politycznych galówek. Nic nie odpowiedział. Tylko w następnym roku już mnie do zabawa nie zaproszą. Imprezę, ale jeszcze tego samego roku, parę dni potem w kwietniu, zaprasza mnie wójt do Andrzejewa, gdzie była bitwa pod Andrzejewem, gdzie mój ojciec został ciężko ranny, ale potem został w szpitalu w Białymstoku i dostał się łapę NKWD, to dziś nie wiemy, gdzie zamordowany. W każdym razie, proszę was, wójt zaprasza mnie na sadzenie dębów, ale ja już nauczony doświadczeniem Zambrowa. Pytam się, czy będzie sadzony dąb ku czci mego ojca. Wójt mówi nie. Ja mówię, dlaczego? A mu do tego trzeba mieć certyfikat z IPN-u, a tu IPN nie dał certyfikatu na pana ojca. No wkrótce potem się ukazał ten artykuł Siemaszki, który wyjaśnił stanowisko ówczesnego prezesa Kurtyki. No. To ja mówię, proszę pana, to proszę powiedzieć tam publicznie, że ja nie przyjadę i dlaczego nie przyjadę. Ale wójt nie dał za wygraną i mówi, to my urządzimy sadzenie dębu ku czci pana ojca w rocznicy bitwy pod Andrzejewem we wrześniu. I gmina nie oglądała się na certyfikaty IPN-u, urządziła tą uroczystość, sadziłem dąb ku czci mego ojca przed szkołą imienia 18 dywizji i powiedziałem przemówienie, co ja o tym myślę, cytując artykuł Siemaszki, że to nie tylko mnie dotyczy i nie tylko mego ojca. Ojciec pana Siemaszki jest w analogicznej sytuacji, słuchajcie. No i ja bym powiedział, że obecna RP jest ufundowana na kłamstwie białoruskim po prostu. No. I tak jak PRL się stopniowo coraz bardziej dezorganizowała, tak jeszcze szybciej się dezorganizuje trzecia, czwarta, wszystko jedno, to jest jedna ciągłość RP. Ale tych kłamstw jest więcej, no przecież jest kłamstwo założycielskie tutaj. Tak jak tam kłamstwo założycielskie, że wszystko się zaczęło od PKWN-u, to tu jest kłamstwo założycielskie, że się zaczęło od Skoka Lecha przez Płot. Tak, no to są wszystko kłamstwa, czyli wprowadzanie dezinformacji, a to musi powodować dezorganizację. Ale żeby to wiedzieć, to trzeba znać teorię informacji. Bo bez tego to sobie ludzie wyobrażają, że właśnie dzięki temu kłamstwu to oni lepiej organizują ten system. Czyli działają, można powiedzieć, w dobrej wierze być może, tylko z ignorancji. No ale wiecie co, tu chodzi, czy ktoś w dobrej, czy w złej wierze mnie niszczy. To jest jego osobista sprawa, powiedziałbym wręcz między nim a Panem Bogiem. I ja nie chcę to prawda. Nie interesują skutki. A czy mnie ktoś chce zabić w dobrej, czy w złej wierze, to co mnie to obchodzi? Skutek jest ważny. Teraz proszę was dalej, proszę zanotować. Wprowadzenie lub zmienie sprzężeń w systemie między jego elementami. Wprowadzenie lub wzmocnienie sprzężeń w systemie między jego elementami powoduje zmniejszenie jego entropii. Powoduje zmniejszenie jego entropii. I można je interpretować. I można je interpretować jako wprowadzanie
informacji do systemu. Jako wprowadzanie informacji do systemu. Kropka. Na tej zasadzie wzrost stopnia organizacji systemu może być interpretowany jako nagromadzenie w nim, określonej ilości informacji identyfikujących. Użytecznych procesach sterowania oczywiście pamiętajmy. To nie znaczy, że jak ktoś zgromadzi w archiwach wielką ilość informacji, to tym samym wzrośnie stopień organizacji. Nie. To muszą być takie informacje, które krążą w sprzężeniach i wpływają na te sprzężenia, a nie siedzą gdzieś tam w tajnych archiwach napisem tajne przez poufne przed przeczytaniem spalić na przykład. Także to przeczytanie pomysłu. W tym sensie nagromadzenie informacji. Przecież można też powiedzieć, że PRL się zawalił wskutek nagromadzenia w nim zbyt dużej ilości informacji bezużytecznych w procesach sterowania. W ogóle jak jest informacji tak dużo, że nie można ich przetworzyć, to to już samo jest obciążeniem. To są takie śmieci. Jak się czyta, słuchajcie, te materiały z IPN-u, te tak zwane donosy, to większość to są takie śmieci, takie za przeproszeniem pierdoły, ale badacze wyznają dogmat o tym, że bezpieka z każdego śmiecia informacyjnego potrafiła złoto zrobić. Każda informacja mogła być wykorzystana. No mogła, tylko prawdopodobieństwo wykorzystania tych śmieci było tak małe, że one stanowiły tylko obciążenie, one przetwarzali większość bezwartościowych informacji. Ale to dobra informacja, to chciała być spalone. No ja mówię o tych, które są w IPN-ie, a tych jest wystarczająco dużo. Tam trochę jest wartościowych, ale naprawdę niewiele. I te, które są wartościowe, powinny być szczególnie zbadane, bo to mogą być dezinformacje specjalnie pozostawione. I trzeba specjalnie analizować. No dam wam przykład. Przykład, który podaję w mojej pracy, którą referowałem właśnie na międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu europejskiemu przy międzynarodowych targach broni w Kielcach. Była konferencja naukowa przez moją uczelnię organizowana i miałem tam referat. I pokazałem, jak infowirusy i normowirusy funkcjonują w naszym obiegu naukowym ze szczególnym uwzględnieniem IPN. I słuchajcie, takim infowirusem są preparowane wpisy w dzienniku rejestracyjnym. Pokazałem tam fotokopię. Delikwent był, a to dotyczyło jednego z dygnitarzy współczesnych. Z Platformy zresztą. Nie chcę tu występować jako rzecznik pana Niesiołowskiego. Chodzi mi o metodę. Tak, rzeczywiście to dotyczyło. No, były wpuszczane w obieg teksty, że na podstawie tam wpisu w dzienniku rejestracyjnym stwierdzano, że Niesiołowski był tak zwanym TW.
A jaka była geneza tego? Całości nie badamy, więc nie chcę tu się już tak kategorycznie wypowiadać, ale to, co miałem w ręku. Fotokopia tej pozycji z dziennika rejestracyjnego. Zapis był zabezpieczenie operacyjne, czyli człowiek rozpracowywany prawdopodobnie. Ale ktoś to przekreślił, napisał TW i datę. W 72 roku, ale zrobił to cienkopisem. A w 72 roku w Polsce nie było jeszcze cienkopisu. Więc zostało to zrobione w najjaśniejszej pobocznej, kochani. Więc proszę was, tak się fałszowało. Nie wiem, czy nie nadal fałszuje to. Takiej wiedzy nie mam, ale już w trzeciej, alias czwartej RP trzeba by to ustalić. Proszę was, jeżeli ktoś wierzy, że w jakichkolwiek służbach specjalnych czy policyjnych istnieje coś takiego jak centralny rejestr agentów, no to jest kompletnym ignorantem. Bo gdyby coś takiego istniało, to wystarczy jedna nieprzyjacielska wtyka w centralnym rejestrze i cała agentura spalona. No kochani, któż takie błędy by popełniał? To musiał być kompletnym ignorantem. Ignoranci to organizowali tylko jakieś klasy fachowcy. Może nie najwyższej, ale pewnej klasy. W każdym razie takich szkolnych będzie tu popełniali. A co jest w centralnym rejestrze? No właśnie zapisy, że zabezpieczenie operacyjne albo zainteresowany otrzyma dwie. Ale to oznacza najczęściej osobę rozpracowywaną, a znacznie rzadziej rozpracowującą. Centralny rejestr nie ma prawa być rozróżniana. Więc te wszystkie przypadki wpisywania w centralnym rejestrze TW powinny być zbadane przez prokuraturę. To jest fałszowanie dokumentów. Pokażcie mi prokuratora, co się odważył. Jak się odważy, to zaraz się znajdą. Bity na niego. Trzeba mocno się znaleźć. Koniecznie się znajdą, ale on już woli nie ryzykować. Bo prawdopodobnie to tego jest. No nie takie małe, żeby nie brał tego pod uwagę. Już tak powiem bardzo ostrożnie. W języku, który już tu oferujemy. No dobrze, ale teraz. Jest to systematyczność, to jej centralny spis agentów może być. Ale nieprzyjacielski. No właśnie, no przecież wpadł z agenturą w Stanach Zjednoczonych, bo szef ekspozytury na Stany Zjednoczone w czasie I wojny światowej wiózł ze sobą pokwitowania wypłat agentury. Skąd pan wie, czy to nie była akcja inspiracyjna kontrwywiadu ofensywnego niemieckiego? Dam panu przykład z naszej dwójki. Krąży legenda, że wykazy agentów naszej dwójki w Forcie Legionów wpadły w ręce niemieckie. A potem oczywiście radzieckie. No dobrze, tylko ja się pytam. Tam było około, nie pamiętam, no parę setek dokładnie. Dokładnej liczby nie pamiętam. Ale z tej listy w końcu ścięto tylko 10 osób chyba. Czyli jakiś nieduży procent. A dlaczego? Co Niemcy tacy dobrotliwi dla naszych agentów? No zorientowali się, że dwójka im podłożyła fałszywki, kochani. I się zorientowali, że to z jego, ze swego punktu widzenia niewinnych ludzi ścinają. Proszę pana, prawdziwe listy naszych agentów przedwojennych wyjechały raz z dwójką, a dwójka się ewakuowała do różnych. Dwójka takich błędów nie popełniała. Słucham? Dwójka takich błędów. No to co pan myśli, że Niemcy to są gorsi fachowcy od naszych? Ja bym tak zrozumiał. Oczywiście dwójka była aż tak, ale nie aż tak. Niemcy byli poważnym przeciwnikiem. Niemcom służyli oczywiście, tak jak mówiła w Polsce.
Myśmy byli oczywiście lepsi, ale nie o klasę. O klasę to był Grzegorzewa lepszy, ale dopiero już pod koniec. Na przykład kontrwywiad ofensywny Ligi Narodowo-Demokratycznej w stosunku do służb PRL-u. Ale to zrozumiecie dopiero po ukończeniu 5 lat studiów. Wtedy dopiero będę wam wytłumaczył, na czym to polegało. Tak, to, to macie prawo i nawet obowiązek nie wierzyć. Uznać, że to jest poselski fabulacji. Ja mam 10 jeszcze tego do Londynu przeprowadzę. I teraz. Można zatem rozpatrywać każdy zorganizowany system i podkreślić to. Zorganizowany system. W nawiasie dopisać. To znaczy taki, w którym funkcjonują sprzężenia między jego elementami, zamknąć nawias. Zamknąć nawias. Jako system, który niejako nagromadził pewną wstępną ilość informacji. Pozwalającą mu spełniać jego funkcję. Kropka. Inaczej mówiąc, przecinek. Kropka. Inaczej mówiąc, do zorganizowania systemu. Potrzebna jest pewna określona ilość informacji użytecznych do sterowania, nie byle jak. Przykład. Ewangelia Świętego Jana. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hic erat in principio. Omnia per ipsum factum est. To jest, na początku było słowo, a słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Wszystko się przez nie stało, i bez niego nic się nie stało, co się stało. Słuchajcie, kiedyś, przed Watykanem Sekundy, to był element części stałej każdej mszy świętej. A w tej chwili to tylko raz do roku. Tylko raz do roku jest. I to akurat to święto świętego Jana może wypaść w dzień powszedni. Ludzie. Święto trzeciej klasy. Tak, no trzeciej, tak, nie czwartej. No, niekoniecznie muszą to usłyszeć. Dawniej w każdej mszy świętej to było. Ja mam jeszcze. To jest ostatnia Ewangelia, też nie każdej było słychać, bo to czasem ksiądz cicho odmawiał. W tym czasie już kurczę śpiewał coś innego. Ale już pamiętam, że przed Watykanem Sekundum na właśnienia
wspomnianą kościołem. Ja bym przeciął tabliczkę. I proszę was, ja mam jeszcze psalik z tamtego okresu, który dostałem od katechety. I tam jest tekst łaciński. Ja się jeszcze uczyłem 4 lata w szkole średniej łaciny. I tłumaczenie polskie na to na łacinę. Zresztą ta łacina średniowieczna bardzo prosta była. Ja już pod drugim roku nauczania łaciny to już te teksty łacińskie z mszy świętej były łatwe do tłumaczenia. No to znowu teraz rozumiecie, dlaczego tej wiedzy, nie. Czysto teorii informacyjnej. No, jak się mylę, to proszę powiedzieć, gdzie na jakiej uczelni takie informacje się podaje. Sam bym był ciekaw. Wtedy skoryguję przekaz, bo ja nie jestem przecież nieznajomy. Ale według mojej wiedzy dotychczas, według stanu komunikatów, które do mnie dotarły, nie ma. Ja to wykładałem przez kilkanaście lat. W czasach Gierka udało się to wprowadzić do programu obowiązkowego. Nawet tu do Poznania przyjeżdżałem dla politologów i dziennikarzy. Wykładałem. W stanie wojennym ten przedmiot zlikwidowano. Jeszcze dobrze, że nie. A to śmichy, chichy. Wtedy różne cuda się działy. W każdym razie sytuacja była taka, że jeszcze przez jakiś czas pracowałem na uczelni, ale powiedziano, jak wróciłem potem na uczelnię pod koniec lat 80., to mi powiedziano, że mam wykładać socjologię według programu ministerialnego, a nie żadną cybernetykę. Ale ponieważ mnie lubili koledzy i chcieli być dla mnie uprzejmi, to pozwalali mi to uprawiać na seminariach dyplomowych i magisterskich. No ale w momencie, jak poszedłem na emeryturę, to już wraz ze mną odeszło w siną dal. No i tylko prywatnie mogę, no tak, na takich grebach, jak tutaj. No ale jest internet, kochani, i Akademia Technologii Informacyjnych. W tej chwili rozpoczęła zajęcia ze mną. Zaczynam od analizy teorii jednostronnych, których tu chyba u was nie przerabiałem. Były przerabiane. Były? A, były. No. To teraz od tego zaczynam i będzie cały cykl przewidziany. Oni w tej chwili nawet starają się to transmitować na bieżąco. Możecie się z nimi porozumieć i jak ktoś by chciał streamować. To może tak. A w każdym razie jest to wrzucane z małym opóźnieniem do YouTube. Już mój przedostatni występ jest w YouTube, tam łącznie z częścią literacką. Fredy, którą zmurowałem. Z księżniczką? To? Tak, tak. Z królewną. Z królewną. Proszę nie degradować. Ja jako stary kryptomonarchista jestem wyczulony na to, nie mylić. Z dawnej nomenklatury. Teraz to się nazywa księżniczka. Kolega zastosował współcześnie prawidłową nomenklaturę, ale dawniej co innego. Księżniczka to córka księcia, a królewna to córka króla. No więc słuchajcie, to jest taka sprawa. No, jak Pan Bóg stworzył człowieka i tchnął w niego duszę, to co to jest? To też jest słowo, program, który do człowieka tej materialnej części wszedł i go zaczął dopiero organizować. I teraz dalej proszę zanotować. Ja jeszcze trochę pomęczę. Jeżeli chcemy sterować systemem cybernetycznym lub ogólnie zorganizowanym, przypominam, że zorganizowany to jest system, gdzie funkcjonują sprzężenia, a cybernetyczny to taki, który działa według określonego programu, czyli ma cel i metodę jego osiągania. No, w wypadku człowieka to jest program genetyczny.
i nawiasem mówiąc, z punktu widzenia cybernetyki, kiedy się zaczyna człowiek, kiedy powstaje program i zaczyna działać. Tak jak każdy proces sterowania. I tu nie trzeba być wierzącym czy niewierzącym, tu trzeba znać nowoczesną naukę po prostu. A ktoś jest obskurantem i siedzi w pojęciach starej nauki z epoki przedcybernetycznej, przedmazurowskiej, no to mówi tak, a ja uważam, że się nie od poczęcia zaczyna, bo jestem niewierzący. A co mi to chodzi, czy pan jest wierzący czy niewierzący? Dla mnie jest istotne, czy pan zna najnowsze osiągnięcia nauki, czy nie. Jak pan jest ignorantem, to nie potrafisz, nie powinien się nawić po prostu, bo występujesz jako obskurant, żeby nie powiedzieć kołtur wręcz informacyjny. I to są bardzo obiektywne, żeby pan wierzył. Jeżeli chcemy sterować systemem cybernetycznym, ogólnie zorganizowanym, w taki sposób, by zmieniać w określonym celu stopień jego organizacji, no wiemy już co to jest, stopień jego organizacji, wówczas musimy odpowiednio wpływać na zmiany sprzężeń między jego elementami. Można to interpretować. Jako wpływanie na zmiany ilości informacji identyfikujących nagromadzonych w systemie. Albo inaczej, przetwarzanie informacji. Czyli istotą sterowania jest przetwarzanie informacji. I teraz tu przypomnę definicję Mazura, przeze mnie zmodyfikowaną. To jest klasyczna definicja Mazura. Bo już dziś rozumiemy klasyczne Mazury, Mazury z posesji. Proszę Was, klasyczna definicja Mazura była taka, że sterowanie to wywieranie pożądanego wpływu na określone zjawiska. A co to za muszanka ruszyła? Nie zamknę się, nie wiem. Przestrzał jest nad naszym drzwiami, więc tutaj tak nic nie ma. W każdym razie w tej definicji jest słowo pożądane, to jest z repertuaru psychologii. Jeżeli w tym aksjomatycznym systemie nauki cybernetyka ma być metadziedziną w stosunku do psychologii, to nie można w metadziedzinie w definicjach używać słów subdziedziny. To zresztą brałem udział w dyskusjach. Można powiedzieć, prymas polskich psychologów, profesor Majkowski. No i ja się nad tym zastanowiłem i zrobiłem małą modyfikację. Ale ta definicja jest nadal mazurowska, tylko trochę przeze mnie tam modyfikowana.
Sterowanie to wywieranie celowego wpływu na określone zjawiska. Otóż mamy cel, a to jest pojęcie nie z psychologii, tylko jak najbardziej z cybernetyki. A właśnie nawet z metacybernetyki. Sterowanie to wywieranie celowego wpływu na określone zjawiska. Kropka. To jest przypomnienie. Odsyłać do Mazura. Wobec zasady zachowania masy i energii, to jest znowu fundamentalna zasada fizyki. Wobec zasady zachowania masy i energii nie można wywierać wpływu na te czynniki inaczej, niż przez zmianę ich rozmieszczenia w przestrzeni i czasie. Przecinek. A to właśnie jest zmianą struktury. Może jakaś definicja struktury, to jest zbiór relacji między elementami systemu. A to właśnie jest zmianą struktury. Kropka. W związku z tym można stwierdzić, że sterowanie jest to, wywoływanie celowych zmian struktury. Każda dezinformacja lub pseudoinformacja wprowadzona do systemu oznacza jego dezorganizację. I to słowo dezorganizacja, proszę podkreślić, rozumiano jako wzrost entropii systemu. Którą umownie możemy opisać jako ujemną informację, ale to jest takie bardzo umowne i klasyczni jakościowcy, teoretycy informacji na to mogą kręcić trochę nosem. To jest tylko takie popularne ujęcie. Możemy umownie pisać jako ujemną informację, czyli informację ze znakiem minus. Można to nazwać antyinformacją. Też podkreślić to. No na przykład tutaj stosując nasze oznaczenia. Nie informacja. No antyinformacja.
mniej informacji. No tak. Gdy w tych oznaczeniach, gdy H1 jest mniejszy od H2, to wtedy oczywiście to H1 minus H2 będzie mniejszy od zera. No i to H1 minus H2 możemy zapisać jako minus delta 1,2, a to jest to samo co minus informacja 1,2. Takie coś. I teraz pokażę Wam, że w ten sposób działa właśnie zapas semantyczny. A przecież od II wojny światowej nasz język jest nasycany różnymi terminami powodującymi zapas semantyczny. No na przykład klasyczny już dziś. Zapas semantyczny zwiększa entropię systemu. Weźmy jako przykład trzy terminy i potraktujmy jako komunikaty. Termin te są zdefiniowane, więc to termin plus definicja to jest komunikat. A więc tak, są... O, ja to nawet zrobię na czerwono. No to się zaczęło od czasów Stowarzysza Hermana, więc to na czerwony będzie tutaj ważna deklaracja. Więc proszę Was, mamy trzy słowa. Patriotyzm, nacjonalizm i szowinizm. Patriotyzm, nacjonalizm i szowinizm. Przed wojną było to rozdzielone. Patriotyzm oznaczał miłość do ojczyzny, a ta ojczyzna to mogło być państwo narodowe, ale mogło wielonarodowe, na przykład monarchia austro-węgierska, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone. To jest patriotyzm. Dalej mamy nacjonalizm, miłość do narodu. Niezależnie od tego, czy ma swoje państwo, czy nie. I szowinizm. Jako wypaczona, skrajna wersja nacjonalizmu, w którym miłość do własnego narodu łączy się z pogardą lub z nienawiścią do innych. I to było dość precyzyjnie. Rozróżnione. A co zrobiono
po wojnie, a ściśle mówiąc, w ramach indoktrynacji po 1948 roku, bo przedtem jeszcze się za to nie brano, bo tak, najpierw była wojna, to nie można było odrażnąć za bardzo. Potem no, była walka ze zbrojnym podziemiem. To też nie chciano za bardzo drażnić wszystkich ludzi, żeby nie na pewno wpłynęli do podziemia. Potem była legalna opozycja. Stronnictwo Pracy, PSL. Zbrojne podziemie zlikwidowano. A Mestrzem to był podstawowy czynnik. Nie kij tu decydował, nie represje, tylko amnestia. Sejm w 1947 roku uchwalił ustawę amnestyjną, w myśl której każdy, kto się dziś mówi, żołnierz wyklęty, jeżeli się ujawnił, zdał broń, to podlega amnestii i abolicji. Ale był jeden warunek. Musiał się wyspowiadać. To znaczy funkcjonariuszom, tak, spowiednikom, powiedzieć wszystko, co robił. No, sytuacja była taka, realnie rzecz biorąc, że niektórzy, ci żołnierze podziemia, nie chcieli się ujawniać. Większość się zdecydowana ujawniała, ale oni się umawiali, słuchaj, ty mów wszystko, co robiłeś, ale nie mów o tym, co ja robiłem, coś byśmy nie robili. No i dobrze. Ten był lojalny, ale potem zdarzało się tak, że ten co został w podziemiu, wpadał w końcu. Jak wpadał, to różnie bywało, ale czasem zaczynał śpiewać. I rypła się sprawa i wtedy tego, co się ujawnił, ale wiedział, nie powiedział, też zamykano. No, ale już nie wnikam w te, powiedzmy, szczegóły. Chodzi o to, że jednak zdecydowana większość ludzi z podziemia wyszła po tej amnestii w 1947 roku. No, PSL rozbito, ale jeszcze było w partii prawie samonacjonalistyczne odchylenie Gomułki. W 1948 roku to była walka z prawie samonacjonalistycznym odchyleniem. Jak się z nim uporano, zjazd zjednoczeniowy 15 grudnia 1948 i potem dopiero przystąpiono do działania w nadbudowiach, to marksiści mówili. Czyli wzięto się za naukę, kulturę, nauczanie, edukację i tak dalej, czyli za indoktrynację i usuwano, jakbyśmy powiedzieli w tym języku, większość informacji wartościowych sterowniczo. W to miejsce wstawiano indoktrynację, że jest cacy, Partia Pracy, Stalin, Ojciec Narodu i tak dalej. Proszę Was, i w ten sposób właściwie zdewastowano nasze nauki humanistyczne wtedy. Po 1956 roku wprawdzie pozwolono niektórym naukowcom usuniętym wcześniej wrócić, ale już kluczowe stanowiska trzymali wychowankowie już tej zreformowanej, nazwijmy to, nauki. I oni już pilnowali, a wychowankowie wychowanków to do dzisiaj mają pakiet kontrolny w nauce. Ale oni cholernie nie lubią, jak się wypomina stalinizm, bo tam jest grzech pierworodny. No i proszę Was, tak to wyglądało i wprowadzono zapaść semantyczną, polegającą na tym, że no, tu robimy kreskę. Znaczenie słowa patriotyzm rozmyto. Obejmując nim to, co się nazywało dawniej patriotyzmem i to, co się nazywało nacjonalizmem. A
słowo szewili znikło. Zobacz sobie, to do dziś trwa. Do rzadkości należy używanie słowa szewili. Byłem mile zaskoczony, jak przy okazji tam jakiejś uroczystości ówczesny prezydent Kaczyński użył słowa szowinizm. To był dla mnie szok, pozytywny szok, że ktoś tego słowa użył. Generalnie ono zniknął. Teraz się używa. I teraz, ale zjawisko szowinizm nie znikło oczywiście w różnych wydaniach. I w miejsce szowinizmu wprowadzono nacjonalizm. To sobie wyliczcie, ile bitów informacji w tej kluczowej terminologii ubyło. Robicie, ale to sobie już tam jako ćwiczenie zróbcie, patrzcie. Znikło rozróżnienie między patriotyzmem a nacjonalizmem. A słowo nacjonalizm, które przed wojną miało inne znaczenie, pozytywne, przypisano bardzo negatywną treść, które przedtem było wyrażane słowem szowinizm. Takich rzeczy jest masę. Faszyzm na przykład. Przed wojną, no i dzisiaj fachowcy jeszcze to rozróżniają. Rozróżniano faszyzm i nazizm. Niemiecki narodowy socjalizm. A faszyzm powstał, no to tak w skrócie. Faszyzm powstał we Włoszech. A jaka była doktrynalna różnica między faszyzmem a hitlerowskim narodowym socjalizmem, czyli nazizmem? Ano zasadnicza. W doktrynie faszyzmu do 1938 roku, czyli przez kilkanaście lat, kiedy był u władzy, nie było żadnych elementów rasistowskich. Po prostu we Włoszech, no, wprowadzanie elementów rasistowskich byłoby sprzeczne z doktryną imperializmu wręcz włoskiego. A dowody na to możecie znaleźć nawet w pieśniach. To takie pieśnie narodowe niosą ciekawe informacje. Jest taka pieśń faszystowska włoska, Faceta Nera, czyli czarna dziewczyna. Ona bardzo ładna zresztą melodia. Ona powstała po aneksji Abysynii i jest dowodem braku rasizmu jeszcze wtedy, w 1936 roku, we włoskiej faszyzmie. Dlatego, że treść tej pieśni jest taka, że ta czarna dziewczyna, czyli no dla rasizmu, coś gorszego, będzie pełnoprawną Rzymianką i będzie uczestniczyła w uroczystościach przed obliczem Duce. Czyli nawet w tej faszystowskiej pieśni, taki tam, mile imperialistycznej, bo to chodziło o odbudowanie imperium włoskiego, nie było elementów rasowych, które w niemieckim narodowym socjalizmie były od urodzenia, a weszły tam wraz, no, można powiedzieć, wraz z powołaniem do życia tego ruchu przez masoneria staropruską. Masoneria staropruska była wśród już masońskich czymś horrendalnym, bo zawierała elementy antyżydowskie, których w normalnej, regularnej masonerii nie ma prawa umierać. A tam było. I wprowadzono to. No zresztą symbolem tego była swastyka, czyli Hakenkreuz. I to jest staroaryjski właśnie znak Słońca. I ten znak swastyki generał Ludendorff dawał powoływanym przez siebie do życia strukturą. A więc dał go hitlerowcom, to jest znane, ale mniej znane jest, że dał go też bolszewikom. I proszę sprawdzić, a na ostatnio nawet na Polskiej Myśli Narodowej było wyświetlone, na TV-cie to nawet wcześniej. Otóż są kolorowe reprodukcje pierwszych banknotów emitowanych przez władze bolszewickie w
po dojściu do władzy, po rewolucji zaraz. I tam kilka banknotów jest. I na tych banknotach tak, ani nie ma żadnej pięcioramiennej gwiazdy, ani żadnego sierpa i młota, ani żadnego czerwonego sztandaru, a jest Hakenkreuz. To był znak dla agentury niemieckiej, dla wywiadu niemieckiego, że to są swoi. No zresztą, kochani, no, kto Lenina przepuścił zaprobowany wagony ze sztabem? Sam zrobił Zygmunt, któremu podlegał wywiad niemiecki. Wyposażył jeszcze pieniądze. Pieniądze, tak, wyposażył w Szwecji. No i cała agentura niemiecka popiera bolszewików. Zresztą Lenin. Amerykańska też. Amerykańska to odblokowała towarzysza Trockiego, jak St. John's płynął i tam go angielski wywiad czy policja zablokowały, to Amerykanie go odblokowali. I wywiad amerykański, ściśle mówiąc. No Anglicy zablokowali, bo to był wywrotowiec, który chciał tam psocić u sojusznika. Misja amerykańska się wywiadała właśnie ze zamordowaniem rodziny carskiej. Szkoda na unormowanie stosunków. Znaczy, że Rosja w siłę rosła. Tak, no tak, oczywiście. Chodziło o osłabienie Rosji. No i rzeczywiście rozwój Rosji, który w czasach carskich, tych już powiedzmy koniec XIX wieku i do wybuchu wojny, bardzo szybko się rozwijał, po reformach Wittego zwłaszcza, najpierw jako ministra, potem premiera. To już mogło być groźną konkurencją dla Imperium Brytyjskiego i dla Ameryki. No to są o dobre kilkanaście lat cofnięty. I wiecie, kto to pierwszy udowodnił? To precyzyjnie na podstawie statystyk Stefan Kurowski w swojej pracy habilitacyjnej pod tytułem Historyczny proces wzrostu gospodarczego. To ta praca, której reklamę zrobił Gomułka, bo na plenum skrytykował strasznie tą książkę. Od razu żeśmy się rzucili kupować to w księgarni. To była fachowa praca habilitacyjna. I ja już kupiłem ostatni egzemplarz. Ten księgarz się dziwi, mówi, leżało to pół roku, nikt tego nie kupował, a to już teraz pan kupuje ostatni egzemplarz. Ja mówię, ktoś ma pierwszego sekretarza KC PZPR jako agenta reklamy, no to się nie ma co dziwić. Kurowski to udowodnił i napisał tam wprost, że to, co później robił Stalin w pięciuletkach, to był dalszy ciąg trendu z czasów Wittego. A Stalin, pamiętajmy, no znowu jest też stereotyp. Komuna, komuna, Stalin, komuna. A tymczasem Stalin robił odwrót od bolszewizmu, co mu wytknęli trockiści właśnie. Na czym polega odwrót? Pierwsza rzeź głównej kadry bolszewickiej. Niewiele z nich ocalało. Nawiasem mówiąc, ponieważ duży procent tej kadry bolszewickiej był pochodzenia żydowskiego, no to można Stalina nazwać tutaj tak zwanym antysemitą. Największe morderstwo świata. Prawda. Rzecz była bardzo. Oczywiście tam motywacją nie było ich pochodzenie, ale było to, że byli bolszewikami. To była pierwsza fala antykomunizmu realnego w Rosji. Bo my w ogóle mówimy teraz o pomordowanych przez Stalina komunistach, często zbrodniarzach. Natomiast w ogóle się nie mówi o tych, którzy zostali zamordowani wcześniej, czyli inteligencji, arystokracji, duchowieństwie, to się gdzieś tam się wspomina. Lenin więcej wymordował niż Stalin. To się dużo mówi o tej inteligencji. Nie mówi się raczej. Ale to się spala właśnie na Stalina wszystko, ale Lenin przecież więcej wymordował. A no tak, tak, oczywiście tam tych białych. I Trocki, jak najbardziej Stalin był trzeciorzędną postacią. Stalin zaczął mordować bolszewików. Polaków też, cały Holokaust Polaków był
Ale nie z motywów nacjonalistycznych, tylko kontrwywiadowcze. Nie podejrzewam. To już tutaj doktor Brzeski nam pokazywał te rzeczy. Jeżowe i Rukawice. Ale jeszcze jedną rzecz. Czyli zamordował przecież nawet większą część kadry poprzednika Jagody. Przecież to jest też ciekawostka, że Jeżow, który był Żydem rosyjskim, zamordował Jagodę, który był polskim Żydem. Więc w ramach czystki antypolskiej Jagodzie się oberwało. Dalej, słuchajcie, w miejsce tych bolszewików kogo sprowadza? Rosjan, białych Rosjan. Przeczytajcie wspomnienia hrabiego generała Ignatiewa. Wyszło polskie tłumaczenie po 1956 roku. Uważam, że to powinna być obowiązkowa lektura, jeżeli ktoś chce coś wiedzieć o tym, co się działo w Rosji. Naprawdę. Otóż generał hrabia Ignatiew pochodził z arystokratycznej rodziny, jego ojciec był generał gubernatorem Syberii, stryj był ministrem spraw wewnętrznych za czasów Aleksandra III i początku Mikołaja II. Sam ten właśnie autor był w elitarnych formacjach gwardii carskiej, ukończył Akademię Spraw Wojsk. Akademię Sztabu Generalnego, tak się to nazywało, do której nie przyjmowano Polaków, chyba że porzucili wiarę katolicką. Stereotyp Polaka katolika wprowadziła biurokracja carska, a nie żadni endecy. Uważali po prostu pragmatycznie, że jak Polak porzuca wiarę katolicką, to się już nie narodowi i można mieć do niego pewne zaufanie. No i tam się dowiedziałem z tych wspomnień Ignatiewa, że nie jest prawdą, jakoby generał Dobór Muśnicki, to zwłaszcza tu w Poznaniu trzeba powiedzieć wyraźnie, wcale nie porzucił wiary katolickiej, bo była taka... Ze świadczeniem od znajomego pastora. Tak, tak. Tak jest. I proszę was, ale Ignatiew o tym pisze, że ten chytry Polak oszukał władzę rosyjskie, bo w rzeczywistości wcale nie porzucił wiary katolickiej. No, ale w każdym razie Ignatiew służył w wywiadzie rosyjskim, carskim. W czasie I wojny światowej zajmował chyba najważniejszą placówkę dla Rosji, najważniejszą placówkę, był atasze wojskowy w Paryżu. I załatwiał przede wszystkim logistykę, zaopatrzenie dla armii rosyjskiej, zresztą opisuje, jakie tam były trudności z tym. Tam sobie wspomina, jak nie mógł załatwić akurat armat, które były potrzebne jako osłona artyleryjska i my widziałem już oczyma duszy, jak nasze dzielne syberyjskie dywizje nacierają bez wsparcia artyleryjskiego. No jakby była rewolucja bolszewicka, to on już jako generał brygady i atasze wojskowy zrobił rachunek sumienia rosyjskiego patrioty. I on przytacza to, co przemawiało dla niego jako rosyjskiego patrioty za poparciem białych i co za poparciem czerwonych. No za białych pochodzenie, sieć powiązań przyjacielskich, towarzyskich, tradycja, a co za poparcie bolszewików. I wyszło mu, że on jako rosyjski patriota powinien bolszewików poprzeć, bo oni mają większe szanse utrzymania Imperium Rosyjskiego niż biali. Nie dla Rosji. Niech pan przeczyta te rozumowania. To zobaczcie. Ale proszę zobaczyć. I uratował majątek ambasady rosyjskiej dla bolszewików. Tym niemniej bolszewicy mu nie ufali. Trocki był przecież wtedy za tę sprawę odpowiedzialny, nie ufał mu. Biali go uznali za zdrajcę i wydali na niego wyrok śmierci, ale policja francuska, która panowała nad sytuacją, uratowała go po starej znajomości.
z czasów wojny. On się zajmował też właśnie wywiadem przeciwniemieckim, ale prowadził to nie jako atasze w Berlinie, tylko on był atasze w Kopenhadze. I stamtąd się zajmował wywiadem przeciwniemieckim. Ta dyplomacja rosyjska, carska, była na bardzo wysokim poziomie kulturalnym. Była taka zasada, że nie prowadziło się działalności wywiadowczej przeciwko krajowi, w którym się było akredytowane. Więc na przykład wywiad przeciwniemiecki nie był prowadzony przez atasza wojskowego w Berlinie, tylko przez atasza wojskowego właśnie w Kopenhadze. I on tam, no, bardzo dobra metoda, nie palił agentów, z którymi się spotykał, bo to było poza zasięgiem władz niemieckich. Więc to i elegancki, i skutecznie, tak. A nie to obecne chamstwo, że dyplomaci wojskowi prowadzą przeciwko krajowi, gdzie są akredytowani. To jest chamstwo po prostu. W wywiadzie też może być dobre dyplomacja i może być chamstwo. I wcale chamstwo nie musi być bardziej skuteczne. W każdym razie, proszę was, no on tam jakoś przeżył te wszystkie te, ale jak Stalin przejął władzę, to się do niego zgłosił wywiad gospodarczy, to wtedy było najważniejsze, koniec lat 20. On zaczął pracować. No jak się zaczęły te czystki z mordowaniem bolszewików i tam z tych bolszewików z wywiadu na zachodzie wzywano na rozwałkę do Moskwy, a hrabiego wezwano bynajmniej nie na rozwałkę, tylko awansowano go na generała lejtnanta i on pisze z rozrzewnieniem, jak dano mu miejsce na honorowe, na trybunie, to jest koniec lat 30. Bolszewików unicestwiają jednego po drugim. A hrabia stoi na trybunie, odbiera defiladę. Chyba była rocznica rewolucji październikowej, co mi się wydaje. I z rozrzewnieniem pisze, jak te władze szanują nasze tradycje. On był ze specjalności artyleria konna. Nawet maść koni w poszczególnych dywizjonach jest taka jak nasza tradycyjna. No jak ktoś mi mówi, że to było budowanie komunizmu, to mówię, że to w takim razie człowiek nie wie, co to jest komunizm. A na tym się nie skończyła historia dekomunizacji, chociaż to się tak nie nazywało przez Stalina. Trockiści mu to wszystko punktowali. Ja się o tych wszystkich rzeczach po raz pierwszy dowiedziałem nawet nie od Ignatieva, tylko od profesora Kasa, profesora polskich trockistów. Zarzucali Stalinowi zdradę i Trocki napisał, że albo klasa robotnicza obali dyktaturę biurokracji partyjno-państwowej, a jeżeli tego nie zrobi, to ta biurokracja prędzej czy później pod hasłami wolnego rynku i demokracji zniszczy socjalizm i restauruje kapitalizm. No przepraszam, proroctwo. Trocki miał wizję, jakby widział to, co się stało na naszych oczach, a to na marginesie. Natomiast mało tego, hrabia Ignatiew opisuje, jak pozwolono mu zwiedzać pałac jego. U nas przecież nie wolno było byłemu właścicielowi ziemskiemu nawet na terenie powiatu przebywać tam, gdzie był jego dawny majątek. A tam hrabia Ignatiew pojechał sobie oficjalnie do pałacu, opisuje lokaj, który tam służył. Przywitał go, niemalże po rękach całował. A najlepsze, że ta książka wydana w 40 roku jest zadedykowana młodzieży komsomolskiej. No, tak wyglądał rzekomy komunizm za Stalina. A na tym się nie kończy, wybucha wojna. Jak tą wojnę nazwał Stalin? Wojna ojczyźniana. A nie wojna o zwycięstwo rewolucji. Dalej. Przywraca stopnie oficerskie, pagony, a te pagony przecież w czasie rewolucji zrywano oficerom razem ze skórą często, obdzierano ze skóry. Wytniemy pagony teraz. Te zerwiemy, a wytniemy tutaj na ramionach krwawe pagony.
A to przywraca wszystko stopnie z minimalnymi zmianami. No na przykład zlikwidował stopień praporszczyka, zamiast tego był młodszy lejtynant, zlikwidował stopień sztabskapitana i pagony generalskie były ciut zmodyfikowane, ale to są, to mało kto w ogóle zauważa to. Przywrócił ordery typu carskiego. No i wreszcie powołał do życia patriarchat, który został zlikwidowany jeszcze przez Piotra I. W to miejsce utworzono synod, święty synod, jako państwową instytucję do nadzorowania cerkwi urzędowego, a patriarchat zlikwidowano, no to tam były pewne przyczyny czysto polityczne. Było tak, pabiedonoscer dla synoda, donoscer dla caria, biedonoscer dla naroda, złotonoscer dla siebie. To jest opis naszej kultury obecnej. Mamy kulturę rosyjską, a najbardziej kultywują ci, co najwięcej na Rosję plują. To jest charakterystyczne. Złodziej biegnie z łupem i woła paj złodzieja. I proszę was, po prostu Stalin w 1943 roku reaktywował patriarchat. Chyba pisał, biją dzwony włoskie, huczą włoskie dzwony i chór niedobitków, mnichów i zakonnic, sprowadzony z lagru, z więzień wydobyty, z kajanów rozkuty, ubranych habity, słowa modlitewne sobie przypomina. Za kogo się oni modlą? Za Stalina. No i to taka była sytuacja. No a potem oczywiście, jeśli chodzi o sytuację w Rosji, to te cały sztafasz czerwony zachowano ze względu na pożytecznych idiotów za granicą przecież. Ale na wewnątrz to już była czerwona wersja imperializmu rosyjskiego. Najlepiej to opisał Kucharzewski w książce Od Białego Caratu do Czerwonego, wydany przed wojną. Proszę was, to, ale u nas oczywiście to funkcjonuje, bo słowo komunizm funkcjonuje tylko jako negatywny stereotyp, a na czym to polega, to nie wiadomo, ja mówię, to przepraszam. PRL-u był komunista z 80% prywatnego rolnictwa, z olbrzymim procentem prywatnego rzemiosła, ze spółkami joint venture z zagranicznym kapitalem, z miejscowymi koncernami typowo kapitalistycznymi, jak Inco, Baksowskie, jak Libella, Tikowska i inne takie, z potężnym kościołem katolickim, nieuzależnionym nigdy od państwa. Były różne próby, wszystkie nieudane. Najpierw był klub księży patriotów, potem była rozbudowa agentury, to nie dało żadnych rezultatów. Więc kościół był cały czas niezależny od władzy, no i zresztą rezultat o tym świadczy. Kościół się rozwinął dobrze, a PRL się zdezintegrował. To jest wprowadzanie dezinformacji do systemu, już teraz wiemy. Wniosek z tego jest taki, że kto wprowadza dezinformację czy pseudoinformację, bo dezinformacja to jest zmyślenie lub zatajenie, pseudoinformacja to jest używanie niejednoznacznych terminów. No tu na przykład patriotyzm teraz to jest tylko no, pseudoinformacja. Nie wiadomo, czy chodzi o to, czy o to. A zmiana szowinizmu na nacjonalizm to jest zmiana wartości słów, to zawsze prowadza wojnę. I tu już jest dezinformacja. Tak czy owak, proszę was, wprowadzanie informacji do systemu jest równoznaczne z jego organizowaniem. Dlatego ja mówię, najpierw się trzeba uczyć, a potem działać, a nie na odwrót. Bo jak ludzie nie dysponujący odpowiednim pakietem informacji wartościowych sterowniczo biorą się za działanie,
którym zawsze wymanipulują ci, którzy będą mieli przewagę informacyjną. No i przykro mi jest, bo dowiedziałem się w Tuńskiej Woli, że młodzi narodowcy z Młodzieży Wszechpolskiej czy z ONR również obrazili się na moje krytyczne, czysto profesjonalne uwagi odnośnie sposobu organizowania. Tam rady im dawałem, żeby organizowali to tak jak od akta, doraźnie przez internet, żeby przeciwnicy nie mieli czasu na przygotowanie kontrakcji. No i oni się obrazili. Bardzo mi przykro, ale podstawą rozwoju i nauki jest krytyka. Dlatego ja nawołuję do tego, żebyście nie wierzyli, żebyście wszystko sprawdzali, a jak coś sprawdzicie, że jest nie tak, to krytykowanie, ja się nie obrażę. Nawet będę wdzięczny, nie błędy. Mówiąc, jak to należy zrobić. A ja mówiłem, jak to należy zrobić, to by mieć to. Jak organizować takie rzeczy. No, to...